Kiedyś ludzie z pewnej parafii mówią, nasz proboszcz przesadza. Ciągle zaprasza na niedzielne msze święte jakichś ludzi, którzy zamiast kazania mówią świadectwo. Świadectwo, czyli co? Czyli opowiadają o tym, co Bóg uczynił w ich życiu. Na przykład, że bił żonę, a Bóg dał mu łagodność. Był alkoholikiem i został uwolniony od tej obsesji alkoholowej i podjął drogę jakiejś przemiany. Potocznie właśnie słowo świadectwo oznacza taki rodzaj opowieści ludzi, którzy doznali nawrócenia, czy jakichś różnych w swoim życiu takich ciekawych, spektakularnych rzeczy. Dziś pada słowo świadectwo w tej Ewangelii, ale ono wcale nie oznacza opowieści o jakichś właśnie tego rodzaju historiach. To świadectwo, o którym mówi Jezus, po grecku w ogóle oznacza martyria, czyli męczeństwo. To świadectwo najczęściej jest bezsłowne. To świadectwo po prostu polega na tym, że ja wskazuję całym swoim życiem na to, kto jest dla mnie najważniejszy. Że on jest dla mnie ważniejszy nawet niż moje własne życie. Niż to, co tak bardzo kocham i cenię. Że on jest najważniejszy. I to jest to świadectwo, które składają męczennicy. Kiedy możemy nagle podnieść wzrok i popatrzeć, jak piękny jest ten Bóg, który potrafi tak zachwycić, że nawet moje własne fizyczne istnienie nie jest w moich własnych oczach więcej warte niż On. Bo wiem, że to właśnie On jest Panem życia. Nawet jeśli stracę coś ważnego dla mnie, ale powierzę się Jego rękom, to odzyskam nie tylko to, co po ludzku tracę, ale zyskam coś nieskończenie więcej. Jego samego. Wieczne życie. O takie świadectwo dzisiaj chodzi. I takie świadectwo dzisiaj zwraca nas ku Panu, ku uwielbionemu Jezusowi Chrystusowi.